Rozpoczynamy, proszę Państwa. Czwarta minuta. Zespół gości obejmuje prowadzenie. Minuta, proszę Państwa, i bramkę dla naszego zespołu, dla MKS-u, zdobywa Zachara. W ostatnich minutach meczu drużyna rozwoju zdobyła bramkę i jest 2-1.
I proszę Państwa, kończymy spotkanie. Robert Majchrzak, MKS Myszków, trener naszej drużyny. Trenerze, zaczniemy przyjemnie. Wszystkiego najlepszego z okazji Dziękuję. Urodzin od MKS TV. Nasze klubowe piwo Duma Myszkowa. No niestety, liczyliśmy na to, że minimum ten remis z Rozwojem osiągniemy, ale się nie udało. Gol w ostatniej sekundzie przekreślił te nadzieje. No szkoda, że znowu tracimy bramkę w ostatniej, można powiedzieć, sekundzie meczu. Przegramy drugi mecz taki. Boli. Ja szczerze naprawdę chciałem tu chłopakom podziękować za walkę, bo szkoda mi tych chłopców. Naprawdę szkoda mi po dzisiejszym meczu, bo uważam, że tutaj ten remis na pewno był w naszym zasięgu. Uważam w drugiej połowie i my mieliśmy swoje sytuacje, gdzie mogliśmy ten mecz na pewno zamknąć. Rozwój później miał tę sytuację, ale tak jak mówię, z przebiegu całego spotkania na pewno ten remis mogliśmy tutaj osiągnąć. A tak jak mówię, no jeśli traci bramkę w ostatniej, można powiedzieć, sekundzie, no to tak naprawdę uważam, że to najbardziej podcina. Podcina skrzydła i na pewno szkoda jest tego, ale tak jak mówię, ja skupiam się na tym, co było dobre, co było pozytywem. Ci chłopcy się dali naprawdę się maksa. Szkoda, że tak, że nie wyszło, no ale taka jest piłka. No. Trzeba być po prostu cierpliwym i dalej pracować. Tak samo widzimy to my. Ja trenera już dzisiaj więcej nie męczę pytaniami. To nie był zły mecz. Przegraliśmy, trudno. Życzę 3 punktów w kolejnym. Nie będę dziękował, ale no, w każdym meczu staramy się o te trzy punkty. Mam nadzieję, że kolejny mecz przyniesie nam te 3 punkty. Dziękuję. Dziękuję również. Bramkarz MKS-u Myszków, Bartek Kucharski. No przegrywamy dzisiaj z Rozwojem Katowice 2-1, choć równie dobrze mogliśmy ten mecz wygrać 2-1. Tak, mecz był otwarty, sytuacja za sytuację, później w drugiej połowie no to już się zrobiła taka wojna, raz my, raz oni. Uważam, że ten mecz był spokojnie do wygrania, do zremisowania. W końcowym rozrachunku przegrywamy, no i jest na pewno żal, ale też jest lekcja pokory od młodych chłopaków z Rozwoju. Czy te sytuacje, które stwarzaliśmy, mogliśmy tutaj zdobyć bramki, nie uśpiły za bardzo naszych zawodników? No bo później ta sytuacja, no już w doliczonym czasie gry, wydawało się, że no trochę frajersko stracona ta bramka. Można tak powiedzieć. Mogliśmy też wykorzystać to, co mieliśmy, no ale jak się meczu nie da wygrać, to trzeba go przynajmniej zremisować. I mieliśmy już nauczkę w meczu z Zagłębiem Sosnowiec, gdzie w końcówce dostaliśmy bramkę. Dzisiaj powinniśmy się zachować w taki sposób, żeby tej bramki nie stracić. Dziękujemy, życzymy 3 punktów w kolejnym meczu. Dziękuję bardzo. Z nami trener Rozwoju Katowice, Tomasz Wróbel. Zwycięstwo dzisiaj 2-1 w Myszkowie po bardzo wyrównanym meczu. No, trener musi być zadowolony. Dzień dobry. Na pewno jestem zadowolony z punktów, bo na bardzo ciężkim terenie jest dobrą drużyną, bo tutaj nie ma co ukrywać. Drużyna Myszkowa to jest dobra drużyna, mająca dobrego trenera. Korzystając z okazji, składam mu serdeczne życzenia urodzinowe. Także trochę popsuliśmy mu troszkę tę urodzinę, ale skupiając się na tej naszej drużynie, zagraliśmy całkiem niezłe spotkanie, ale jednak znając tą drużynę, powinniśmy grać lepsze mecze. Ale najważniejsze, zwyciężyliśmy na bardzo ciężkim terenie i to jest taka kontynuacja pewnej serii, którą chcielibyśmy zacząć. Także dopóki piłka w grze, gonimy tą górę tam i zobaczymy, co dalej będzie. W porównaniu do poprzedniego meczu, który wygraliście 1-0 na swoim terenie, czy czymś Myszków Was zaskoczył? Oba mecze były bardzo ciężkie. To jest jeden z najcięższych rywali, zarówno ten mecz u nas, nawet żeśmy go dzisiaj wspominali, tam było 1-0, więc to też wynik na styku. Dzisiaj tak samo była bardzo, bardzo wyrównana ta gra, zarówno drużyna Myszkowa udała bardzo dużo strzałów na bramkę, więc wynik mógł być w jedną albo w drugą stronę. Cieszę to, że ten charakter pokazaliśmy drużyny i potrafiliśmy przechylić tą szalę zwycięstwa na naszą korzyść w ostatniej praktycznie akcji meczu. To jest na pewno świetna sprawa, ale nie ułatwia nam dużo też takich spraw kadrowych trochę, bo tych chłopaków łapią te kontuzje, takie mikrourazy. Mamy też taki ciężką kontuzję jak ACL, ostatnio jeden z naszych najlepszych zawodników, taki najbardziej, na których liczymy, więc też mu z tej okazji chciałbym życzyć dużo zdrowia. Robert Woźniak. Tak, Robert Woźniak. Szkoda, bo to jest powtórne to zerwanie ACL-a, więc nie ciężkie, ciężki moment przed nim. Życzymy Wam awansu do trzeciej ligi, gratulujemy zwycięstwa, no i co? Mam nadzieję, że kiedyś do zobaczenia jeszcze na Waszym nowym obiekcie. Dziękuję, wzajemnie, chętnie zapraszamy naprawdę dobrą drużynę, bo to był dobry mecz taki czwartoligowy na wysokim poziomie.
Bardzo nam miło. Dziękujemy.